zasady. Innych nie wpuszczamy. Sprawa jest otwarta, każdy może wejść. Jest postanowienie sądu, sprawa nie jest utajniona. Nie. To lepsze trzeba było kawałek zrobić. Dlaczego? Boją się mediów. Boją się, tak. Ja. Ostrucki? No. Andrzej będzie miał. Andrzej, ja dobrze. Ja byłby na jakiś jeszcze z jakimś ojcem. Znaczy już robiłem z ojcem z nami. Proszę? O Ostruckiej. Tak. No więc będziemy mieli troszeczkę utrudnioną rzecz, bo pani nam nie skserowała do tej pory tych dokumentów bardzo istotnych w postępowaniu, jako że akta są już na stole sędziego i dlatego będzie nam trudno. Czekolwiek 9, sąd rejonowy w Żuławie. Sąd będzie rozpatrywał sprawę. Jest nas wniosek z 17, czyli na 5 dni przed planowaną manifestacją. Wniosek spełnia, czy też zawiadomienia, bo sama nazwa wskazuje, że jest to zawiadomienie, spełnia wszelkie kryterium prawne. Zostało to zrobione na druku Urzędu Miasta w Ostródzie. Pismo było kierowane do pana burmistrza miasta, pana Jana Nosewicza. Wysłanym mailem, ale ze wszystkimi danymi, z kontaktami. Adres też jest tak? Tak. No, czyli... Tutaj nie jest to podpisane, bo został dołączony jeszcze plik PDF-u podpisany, w związku z czym... Wszystkie warunki formalne zostały spełnione, tak. A bo my jesteście obwinieni, tak? Obaj. To znaczy stało się tak, że nawet tutaj panowie policjanci, którzy się znajdują obok nas, którzy będą występowali w charakterze świadka, mieli poważne wątpliwości co do legalności, bądź też nie. Pan tutaj Jarosław Mańka powiedział raz, że legalna jest demonstracja, że sędzia zezwolił, drugi raz mówił, że jest nielegalna. W związku z czym nawet funkcjonariusze policji mieli wątpliwości co do zasadności rozwiązania manifestacji przez sędziego Borowego. Także tak wyglądała w skrócie sprawa. Sędzia nie jest pewnością od rozwiązywania zgromadzeń, zwłaszcza... Ustawa o zgromadzeniach bardzo precyzyjnie wskazuje osoby, które mogą rozwiązać i warunki, które muszą zostać spełnione, aby te zgromadzenie zostało rozwiązane. Żadne z tych warunków, czy też
które nakazywałyby rozwiązanie, nie zaistniało, ani też nie zostało formalnie rozwiązane przez urząd miasta, czy też delegowanego urzędnika. Czyli ani nie było warunków, ani osoba nieodpowiednia, bo prezes sądu nie jest do rozwiązywania zebrań. Jest to w gestii urzędników administracji lokalnej. Także tak to wygląda. No czekamy za momencik, rozpocznie się rozprawa. Tak jak mówię, no będzie to utrudnione, bo prosiłem o skserowanie akt. Tam są bardzo istotne informacje. Burmistrz odpisując na wniosek policji wskazuje, że jakkolwiek dokumenty, zawiadomienie dotarło do niego, natomiast on nie wyraził zgody. Nie mówi nic o tym zakazie. Po prostu nie wyraził zgody, co też nie mieści się w prawie o zgromadzenia, gdyż taka zgoda jest niewymagalna. Tak, może zakazać, ale zgody nie musi. Nie musi wydawać, znaczy nie powinien wydawać, bo jest to dolna. Zresztą nie ma dyskusji. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że ustawa o zgromadzeniach jest ustawą, która wzmacnia gwarancje konstytucyjne. Jest napisana w sposób bardzo przejrzysty, jest jednym z niewielu aktów zamkniętych, czyli nie ma dyskusji na temat przepisów prawa. Ona jest doprecyzowana, wskazuje ludzi, wskazuje formę zgłoszenia, wskazuje ludzi władnych, czy też tych, którzy mogą zakazać. Policja nie ma prawa zakazywać, sędzia nie ma prawa zakazywać. Jedynym człowiekiem jest delegowany przedstawiciel burmistrza bądź starosty, w zależności od rangi miasta. Czy ktoś może kierować, przebieg o sprawę? Jest taka osoba? Tak. No proszę wejść, tak? Na chwilę. Dobrze. Pan też, tak? Wszyscy. Dzień dobry. Pan się nazywa jak? Klaudiusz Wesołek. Aha, skąd pan jest? Telewizja internetowa TVP9. Dobrze, proszę bardzo. Proszę zamknąć drzwi, dobrze? Dobrze. Państwo kolejni, którzy będą rejestrować, skąd są? Ze Szczecinka, Rafał Krzysztofski, dla Azerprawa. Dobrze, pan jest skąd? Super Express. Iławska Telewizja Internetowa. Dobrze. A państwo? Jestem dziennikarzem. Super. Aha, dobrze. Dobrze, proszę bardzo. Proszę państwo, usiądą sobie. Myślałam, że coś tu trzeba będzie instalować, ale jeżeli nie, to proszę bardzo. Dobrze. Proszę zająć miejsce. Poprosimy teraz panie o tych wszystkich obwinionych świadków w sprawie. Proszę wejść, zamknąć drzwi. Państwo pomieszczą. Proszę pomieścić. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni państwo obwinieni, proszę na panowie, tak? Pan Waldemar Kalinowski, pan Andrzej Słonawski. Andrzej Słonawski. Proszę bardzo, proszę zająć miejsce na ławie. Proszę usiąść. Proszę zająć miejsce na ławie. Na razie za chwilę będziemy prosić. Wychodzić. Nie będzie pan musiał wychodzić, zapewniam pana. Jasne. Stawili się wezwani świadkowie. Proszę bardzo, świadkowie niech się pokażą i odezwą. Tu proszę bliżej może. Imię, nazwisko pana? Jarosław Mańka. Pan świadek Bogdan Królikowski. Jestem. Pan Bogumił Podzę nie stawił się, tak? Nie. Pan Andrzej Skwarski. Jestem.
Jest pan obecny. Pan Wojciech Lempek. Jestem. I pana Olgierda Dąbrowskiego nie ma, nadesłał usprawiedliwienie. Również mamy i usprawiedliwienie pana Podze, nieobecności pana Podze. Ja mówiłam panowie, żeby usiedli, dobrze? Panowie obwinieni. Świadków poproszę na korytarz, tak? Będą panowie wyzywani. Proszę Wysokiego Sądu, tak? Chciałem zgłosić tutaj wniosek o dopuszczenie. Chwileczkę, czy ja mogę najpierw ustalić, kto jest na sali? Pozwoli mi pan. No bo jest tutaj świadek, który dobrze, nie jest... Dobrze, ja za chwilę jeszcze nie zaczęłam przewodu. Proszę mi nie przeszkadzać, proszę usiąść. Musimy zapanować, proszę poczekać. Dobrze. Kto z państwa jest z publiczności, poza reporterami, dziennikarzami? Kto z państwa jako jest publiczność? Czy będą państwo wnioskowani jako świadkowie w sprawie? Dobrze, mogą państwo pozostać na sali. Natomiast ci państwo, którzy będą wnioskowani jako świadkowie, proszę o opuszczenie sali, tak? Proszę usiąść, to może oczywiście proszę usiąść. Można te krzesełka tam po prostu do tyłu może wziąć stąd, tak? To jest miejsce dla oskarżyciela i dla pełnomocników, których tutaj nie ma, także... Proszę bardzo, proszę panią Łuku, teraz jest pan powinny wziąć do tego osobista. Napiszemy panie Olku, sąd postanowił. Na podstawie artykułu 357, paragraf 1. KPK w związku z artykułem 70 paragraf 5 KPW zezwolić przedstawicielom telewizji, tak? Wszyscy państwo są z telewizji i z prasy, tak? Tak. Przedstawicielom telewizji i prasy właściwie telewizji na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku. Z przebiegu rozprawy. Teraz co do wniosku pana Słonawskiego. Panie Słonawski. Pan tutaj Kalinowski chyba dał dowód dziecka, tak? Przepraszam. Swojego. Proszę bardzo. Panie Słonawski, co do pana wniosku o rejestrowanie rozprawy, czy pan chce z tego prawa skorzystać? Tak. Ma pan jakieś urządzenie do rejestrowania? Tak, bo pan może tylko dźwięk rejestrować, tak, wie pan tak, o tym, tak? Tak. Dobrze. Prawo jazdy. Dobrze. Punkt drugi, sąd postanowił, punkt drugi, na podstawie artykułu 358 KPK w związku z artykułem 70 paragraf 5 KPW wyrazić zgodę na utrwalenie przez obwinionego Andrzeja Słonawskiego przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięku. Panie Słonawski, jeżeli ma pan to urządzenie, proszę je włączyć, może pan rejestrować. Dobrze. Dziękuję proszę bardzo. Proszę. Pan Andrzej Słonawski. Do tutejszego sądu wpłynął wniosek o ukaranie. Oczywiście pan Andrzeja Słonawskiego i Waldemara Kalinowskiego. Proszę pan Andrzej Słonawski, proszę niech pan wstanie.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan Kalinowski. Waldemar Dariusz Kalinowski. Czy przed rozpoczęciem przewodu sądowego, czy jakieś wnioski może dowód w tej sprawie? Tak, proszę Wysokiego Sądu. Przede wszystkim chciałbym zgłosić świadka obrony, pana Dariusza Songola, kuratora zawodowego Sądu Rejonowego dla Ostródy, na okoliczność wywarcia wpływu przez sędziego Adama Borowego. Chwileczkę, proszę poczekać. Składa wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka. Kuratora sądowego, to jest zawodowy kurator czy społeczny? Zawodowy kurator sądowy. Zawodowego kuratora sądowego, jak się nazywa? Dariusza Songola, on jest tutaj na korytarzu. Dariusza Songora? Songola. Songola, tak? Tak. Songol, tak się nazywa, tak? Songol. Dobrze. Dariusza Songola, na okoliczność? Rozmowy telefonicznej z urzędem miasta w celu przymuszenia urzędującego, nie wiem kogo, no bo to tylko na okoliczność, rozmowy telefonicznej mającej na celu sprowadzenie urzędnika miasta, który miał rozwiązać legalną, zgodnie z prawem zgłoszoną mającej na celu rozwiązanie legalnej, przeprowadzonej zgodnie z prawem manifestacji w dniu 22 września 2010 roku. Manifestacji przeprowadzonej w dniu 22 września 2010 roku przed Sądem Rejonowym w Ostródzie, tak? Proszę Wysokiego Sądu, zgłoszenie opiewało na sąd, na prokuraturę rejonową w Ostródzie, natomiast tak? Te dwa budynki, znaczy te dwie instytucje mieszczą się w jednym budynku, w związku z czym nie wiem jak to. W każdym razie w zawiadomieniu był adres. Dobrze, to będziemy ustalać, tak? Dobrze. Przez kto tą rozmowę miał prowadzić z urzędem miasta? Sędzia Borowy. Akurat wtedy znajdował się Dariusz Sądą w sekretariacie wiceprezesa sądu. W tym czasie świadek znajdował się w sekretariacie prezesa sądu. Ponadto złożyłem, proszę Wysokiego Sądu, wniosek o możliwość otrzymania kserokopii dokumentów znajdujących się w teczce. No już poinformował mnie sekretariat, że nie otrzymał z uwagi na to, że już Wysoki Sąd ma je na stole. Natomiast, wiem o tym od pracownika sekretariatu wczorajszej rozmowy telefonicznej, że sąd wyraził zgodę. Oczywiście. Jest to dla mnie niejako troszeczkę utrudniona sytuacja, ja bardzo pobieżnie te akta przejrzałem. Natomiast dodatkowo jeszcze poprosiłem Wysoki Sąd o kopię materiału dowodowego tych nagrań. Państwo są z prasy, tak? Super Ekspres. Super Ekspres. Dobrze, napiszemy w tym miejscu przedstawiciele prasy. Gazety Super Ekspres opuścili salę sądową. Dobrze, przepraszam, proszę bardzo. W związku z czym wnoszę o wydanie mi z akt sprawy kopii nagrań, które tam się znajdują, opisane bodajże na karcie 2150. Nie pamiętam w tej chwili. Zaraz. 2051-57. 2051-57. I z uwagi na fakt, iż w aktach sprawy znajdują się oświadczenia sędziów Sądu Rejonowego dla Ostródy, że byli oni świadkami tego zdarzenia. Że byli oni świadkami tego zdarzenia. Składam do akt sprawy wniosek o powołanie ich na świadka, na świadków w tym postępowaniu. Powołanie ich na świadków w tym postępowaniu. Okoliczności, które uprawniają mnie do złożenia tego wniosku, są zawarte w części szczególnej. Dobrze. Dziękuję. Czy jeszcze coś, panie Stronowski, jakieś wnioski?
Nie. Przed otwarciem. Oczywiście po otwarciu przewodu, po rozpoczęciu przewodu sądowego będzie pan miał możliwość również składania wniosków dowodowych, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Otwieram w takim razie przewód sądowy. Proszę tutaj pana protokolanta o czytanie wniosku o ukaranie. Proszę pana, obu panów od razu, bo mają ten sam zarzut.